Batalion dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kultywuje tradycję 3. Pułku Strzelców Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Współpracuje ze Szwadronem Toporzysko w barwach Pułku 3. Strzelców Konnych. W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku śniadowo po raz drugi było gospodarzem obchodów Święta Pułkowego. To właśnie dowódca Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz wójt gminy Śniadowo byli organizatorami uroczystości, które wynikają z racji nadania Szkole Podstawowej w Śniadowie w roku 1992 imienia Pułku 3. Strzelców Konnych. Oddaliśmy hołd poległym żołnierzom tego pułku, walczącym na terenie gminy w kampanii wrześniowej podczas II wojny światowej. Ich mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Śniadowie. Mszę świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie w intencji żołnierzy 3. Pułku Strzelców Konnych celebrował ksiądz proboszcz Tomasz Wilga z kapelanem pomocniczym Wojska Polskiego księdzem Tomaszem Olszewskim oraz księdzem prałatem Ludwikiem Brzostowskim z udziałem wojskowej asysty honorowej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Proszę o wprowadzenie sztandaru. Wasza gość, sztandar ludowy, Rogalicz. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj w naszej świątyni stajemy, by uczcić tych, którzy dla Rzeczpospolitej walczyli, umierali. Stajemy, by oddać hołd tym, którzy na tej naszej ziemi oddali życie. Ale stajemy też dlatego, żeby być w tej więzi krwi, więzi uczuć z tymi, którzy kultywują dziś tradycję Pułku 3. Strzelców Konnych. Witam serdecznie w naszym kościele poczty sztandarowe kompanie. Witam dowództwo 15. Zmechanizowanej Brygady z Giżycka. Witam was, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj
tym szczególnym dniu, dniu święta Bukowego, ale też w szczególnym dniu w wymiarze liturgicznym, w dniu święta Miłosierdzia Bożego, otoczymy naszą pamięcią modlitwę tych, którzy żyją w naszych sercach. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeb. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłki w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odwrócił się do nich życzliwie. Pan zaś przemnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Amen. Księże kapelanie, księże Tomaszu, panie pułkowniku, zaproszeni goście, panie wójcie, drodzy żołnierze, drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Dziś, kiedy stajemy na zakończenie oktawy Wielkiej Nocy, stajemy jakby zapatrzeni w zmartwychwstałego Chrystusa, ale tak jak święty Tomasz, stajemy z doświadczeniem naszego życia, z doświadczeniem całej historii tego, co nas dotyka. I wiemy, jak to jest z życiem, jeśli ono się skończy. Przez całe życie. Przechodzimy na cmentarz do grobów żołnierzy pułku 3 strzelców konnych. Tam odbędzie się apel poległych, będą złożone kwiaty. Potem zapraszamy na rynek, gdzie jest wystawiony sprzęt wojskowy, będzie można jeszcze pooglądać. Około godziny 13 będziemy mogli też zobaczyć jeszcze to, co potrafią żołnierze w tej muszce paradnej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Swoją obecnością zaszczycili nas.
przedstawiciela szwadronu Toporzysko w barwach Pułku Trzeciego Strzelców Konnych imienia hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego na czele z rotmistrzem kawalerii ochotniczej Dariuszem Waligórskim. Przedstawiciele 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku w szczególności. Dowódca batalionu dowodzenia Strzelców Konnych w barwach 3 Pułku Strzelców Konnych 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podpułkownik Wojciech Łączyński z żoną, dowódca kompanii honorowej porucznik Bartosz Anaszko, dowódca pocztu sztandarowego z repliką sztandaru 3 Pułku Strzelców Konnych podporucznik Paweł Węgrzyn, dowódca kompanii do pokazu musztry paradnej porucznik Marek Anikiewicz, porucznik Grażyna Czarnecka, oficer wychowawczy batalionu dowodzenia młodszy chorąży Sławomir Łata, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Pułku III Strzelców Konnych w Śniadowie Agnieszka Edyta Walczuk oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum w Śniadowie Tomasz Szelek.